Daria Pacańska, witam i zapraszam. Inspekcja Transportu Drogowego nie ma pieniędzy na zarządzanie gminnymi fotoradarami. Niemal 400 urządzeń pozostaje nadal zasłonięte czarną folią i prawdopodobnie szybko się to nie zmieni. Moimi Państwa gośćmi są Anna Maria, Grzegorz Treczewski, dziennikarze motoryzacyjni. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy te fotoradary w takim razie są nam w ogóle potrzebne? Oj, fotoradary są bardzo potrzebne, ponieważ przekonaliśmy się podczas tego minionego weekendu świątecznego, kiedy przekraczanie prędkości niestety stało się nagminne. Dlaczego? Bo w styczniu wszyscy próbowali, na ile się da. W lutym już jeździli szybciej, a w marcu zaczęli sobie po prostu ludzie pozwalać. Typowa sytuacja w tunelu Wisłostrady w Warszawie, gdzie było powoli, ale jest coraz szybciej, czy ulica Modlińska w Warszawie, to takie dwa przykłady. Co się dzieje w Opolskiem, co się dzieje w Trójmieście, to też o tym wiemy. Przekraczanie prędkości po prostu zrobiło się od takie bezkarne. Nie ma tak zwanego bata, nie ma kary finansowej, przecież nie będziemy mówili o karach cielesnych, a więc jeżeli coś można robić i nic nam za to nie grozi, to robimy. A wyobrażenie, że może skończyć się kolizją, wypadkiem, och, to chyba już nas przerasta. Może zwiększyć kontrolę zamiast tych fotoradarów. Tylko biorąc pod uwagę minione święta Wielkiej Nocy, niestety policji nie było widać na drogach. Oczywiście stoją w takich swoich strategicznych miejscach z przenośnymi fotoradarami, ale to wszystko jest kropla w morzu potrzeb. Kierowcy jeżdżą naprawdę bardzo szybko na wspomnianej tu przez Grzegorza ulicy Modlińskiej, gdzie stały dwa takie żółte, piękne fotoradary. Jest 60 na godzinę na całej ulicy. Tak jak powiedział Grzegorz, w styczniu jeździli 70, w lutym jeździli 90, dzisiaj jeżdżą powyżej setki. Pytanie, jak będą jeździć jutro? Podejrzewam, że granice wyobrażeń o tym, co można zrobić, są chyba jednak nieistniejące, bo no niestety człowiek ma to do siebie, że jeżeli nie ma takiego kagańca, to będzie rozrabiał. A wracając do tego, o czym wspomniałaś, o przejęciu fotoradarów, ja podejrzewam, że pod tą czarną folią już niedługo te żółte urządzenia będą wypuszczały zielone listki, bo postoją sobie, one postoją, bo cóż z tego, że one będą do przejęcia od straży miejskich, straży gminnych za symboliczną złotówkę, ale trzeba je utrzymać, implementować, system stworzyć. Chcę się powiedzieć, że jeśli nie wiemy, o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze i w tym przypadku tak jest. Oj tak. No i właśnie, pierwsza kwestia, że na jeden fotoradar wydaliśmy co najmniej 150 tysięcy, tych fotoradarów nieużytecznych dzisiaj jest 400. No i co dalej? Co z tym zrobić? No podejrzewam, że to jeszcze trochę postoi, bo jeżeli nie ma pieniędzy właśnie na ową implementację, na przystosowanie programu do programu Inspekcji Transportu Drogowego, to łatwo z tym nie będzie. A przecież pieniędzy nie wydrukujemy na to, no bo jakby skąd? Oprócz tego kolejny problem, już problem widziany ze strony kierowców, to radary, które stały w przedziwnych miejscach, gdzie niby był teren zabudowany, a tak naprawdę zające kicały poprzez daną drogę. Czyli ustawienie właściwie fotoradarów, by kierowcy po prostu, mówiąc językiem młodzieżowym, nie darli łacha z tego, kto te radary ustawił. Więc pierwszy problem to problem tej ilości, która stoi w miejscach właściwych i druga tych, które po prostu psują jakby ten rynek fotoradarów. Może po prostu zdjąć te fotoradary i będzie po problemie. No tak, ale bierzmy pod uwagę prędkość, którą, że tak powiem, statystyczny kierowca rozwija i te wypadki, które no, dla mnie Wielkanoc tegoroczna jest takim czarnym weekendem. Jeżeli jest 180 wypadków, jeżeli zginęły 22 osoby i policja mówi, że no owszem, złapali 740 pijanych kierowców, ale to nie oni spowodowali te wypadki, tylko kierowcy, którzy przekraczali prędkość. Ewidentnie prędkość była podstawą. A do tego dołóżmy jeszcze jedną rzecz, że prędkość, owszem tak, ale to nie prędkość zabija, tylko głupota, to jest pierwsza sprawa. A druga, jakże często nie potrafimy jechać w sposób właściwy, jakże często nie potrafimy właściwie usiąść za kierownicą, bo siedzimy albo leżymy
za tą kierownicą przy ostrym hamowaniu. Po prostu nurkujemy, wypadamy spod pasów albo jedziemy w starym stylu, trzymając kierownicę prawie przed swoim własnym nosem. To wszystko powoduje, że przy zwykłym awaryjnym hamowaniu, gdzie ktoś nam wyskakuje przed samochód, nie potrafimy sobie poradzić z maszyną. Wypadamy z fotela na przykład. Niestety musimy już kończyć. Ja myślę, że przyda się takie kompleksowe działanie policji. Nie tylko pijani kierowcy, ale też ci, którzy jeżdżą za szybko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.